Drogi muzykanci, ojej, oj, radi, re. Cudowni dyletanci nie lubią smucić się. A jeden gra na flecie, drugi na skrzypcach gra. I chodzą tak po świecie, ojej, oj, rady, ra. A jeden cały w biegach, a drugi w kurtce pstry. I nic im nie dolega, oj, rady, ra, ojej. Przemija rok za rokiem, mija za rankiem ranek. Lecą pieniądze z okien, jak ptaszki pozłacane, bo jeden smyczkiem mówi, drugi na plecie gra. Bo któż by ich nie lubił, ojej, oj, rady, ra. Dziś najlepsi uczniowie ze szkół podległych powiatowi odebrali stypendium starosty kętrzyńskiego. Jarosław Pieniak wręczył wyróżnienia podczas uroczystości zorganizowanej w auli Liceum Ogólnokształcącego imienia Wojciecha Kętrzyńskiego. Nie wszystkie starostwa powiatowe fundują. U nas już to jest tradycja, od wielu lat są przyznawane. Wysokość zależy od ilości troszeczkę, od środków w budżecie, ale od ilości osób, które te stypendia otrzymują. Tak? Im więcej osób jest nagrodzonych, więc ta kwota jest dzielona. No. Ale tak czy siak cieszy ilość zdolnej młodzieży, która została nagrodzona. Mamy taką zdolną młodzież, tyle zdolnych uczniów, którzy w granicach 5-0 średnio mają i no, 5-0 i wyżej, także jest to ogromna radość dla mnie jako dla starosty. Specjalnie powołana komisja w tym roku przyznała stypendium za ostatni semestr nauki 227 uczniom. Kryterium, jakie należało spełnić, to osiągnąć średnią ocen w wysokości co najmniej 4,8. Cieszę się jako przewodnicząca komisji stypendialnej, że tych uczniów w naszych szkołach powiatowych jest takich wyróżniających się coraz więcej. Fakt, że no, może nie są to wysokie pieniądze, ponieważ no, trudno, żeby tylu aż jakimiś wielkimi kwotami wyróżnić, ale ten dyplom, ta drobna kwota comiesięczna, to jest nagroda za ich ciężką pracę. Także korzystając z okazji, serdecznie gratuluję wszystkim wyróżnionym uczniom, gratuluję nauczycielom, dyrektorom, a także rodzicom, bo to jest zasługa taka zbiorowa wszystkich i oby tak dalej, oby te stypendia były w dalszym ciągu wypłacane. Stypendia starosty Kętrzyńskiego przyznawane są od 2008 roku. No troszeczkę trzeba się pouczyć, żeby dostać nagrodę, mi się wydaje. Jestem zadowolona i chyba taką nagrodą za, nie wiem, no, moją wytrwałość w nauce. Dotychczas przyznano 3698 stypendiów na kwotę prawie 1 800 000 zł.